Dzień dobry, Weronika Szymańska. Jestem analityczką sektora funded Anglii w banku BNP Paribas Polska. Dzisiaj skupimy się na bieżącej sytuacji na rynku oleistych. Według szacunków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w sezonie 2023-2024 globalna produkcja roślin oleistych ma wzrosnąć. Przyczyni się do tego głównie wzrost prognozowany na ten moment, prognozowany wzrost produkcji soi, jak również wzrost produkcji oleju słonecznika, jak i orzeszków ziemnych. Wzrost produkcji roślin oleistych przełoży się na wyższą produkcję olejów roślinnych. Pamiętamy o tym, że najważniejszym, kluczowym w produkcji globalnej jest olej palmowy. Jego produkcja również ma wzrosnąć w tym sezonie, jak i olej sojowy, który ze względu na tą wyższą produkcję samej soi też ma być wyższy w bieżącym sezonie. Jeśli chodzi o same ceny, tutaj na wykresie mamy przedstawiony indeks cen FAO. Linią ciemnozieloną zaznaczone są notowania olejów roślinnych, a jasnozieloną roślin oleistych. Indeks FAO spada od roślin oleistych, jak i olejów roślinnych, spada od kilku miesięcy. Spadł również w czerwcu o 3 punkty procentowe względem maja. Jest to wynik najniższy od listopada 2020 roku. Do spadku przyczynił się zarówno zniżki na rynku oleju palmowego, które powodowane były wysoką produkcją zarówno oleju, jak i palmy olejowej w tych głównych krajach produkujących, jak również zwyżki na rynku oleju słonecznikowego, przepraszam, spadek cen na rynku oleju słonecznikowego, który wynika z wysokich zapasów, które pozostały na koniec sezonu poprzedniego, jak i prognozy wyższej produkcji w sezonie 2023-2024, które opierają się głównie na dobrym stanie upraw nad Morzem Czarnym. Głębszym spadkom indeksu przeciwdziałały wzrost cen oleju sojowego i rzepakowego. Tutaj w przypadku obu tych olejów na wzrosty wpłynął w ostatnim czasie głównie pogorszenie sytuacji hydrologicznej w głównych regionach produkcji soi i rzepaku. Przechodząc już do produkcji głównego oleju roślinnego, jakim jest olej palmowy, tak jak wspomniałam, ta produkcja w bieżącym sezonie ma wzrosnąć o około 1 milion ton do 79 milionów ton. Głównie dzięki poprawie sytuacji i kolejnym rekordowym roku u głównego producenta tego oleju, czyli w Indonezji. Na wysokim poziomie ma się utrzymać również produkcja malezyjska. Malezja jest drugim najważniejszym krajem produkującym olej palmowy. Wraz ze wzrostem produkcji około 2% ma wzrosnąć w bieżącym sezonie również konsumpcja oleju palmowego na świecie o około 3,5% sezon do sezonu. Konsumpcja ma wzrosnąć również w Indonezji, która wykorzystuje znaczną część swojej produkcji, nie tylko ją eksportuje, ale przeznacza również na krajową produkcję biopaliw. Wraz z wzrostem konsumpcji prawdopodobnie na koniec bieżącego sezonu spadną zapasy końcowe około 2% w stosunku do sezonu ubiegłego, w którym zapasy wzrosły. To może się również do tego przyczynić. Poza rosnącą konsumpcją możemy mieć w kolejnym sezonie 2024-2025 do czynienia ze spadkiem samej produkcji oleju palmowego,
szczególnie właśnie w tym najważniejszym rejonie produkcyjnym. Z czego to może wynikać? El Niño, efekt El Niño, który wystąpić ma już pod koniec tego roku i działać będzie, oddziaływać na uprawy, w ogóle tereny dookoła, na wybrzeżach Pacyfiku, po obu stronach oceanu. Będzie utrzymywał się prawdopodobnie również w pierwszej połowie przyszłego roku. El Niño najczęściej łączony jest z nanoszeniem, napływem ciepłych, wilgotnych mas powietrza na zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej. Może się to w bieżącym i przyszłym sezonie przyczynić do poprawy sytuacji hydrologicznej w Argentynie i poprawie stanu upraw soi, która w ostatnich sezonach była dotknięta tam niestety w tamtym regionie suszą. Jednak przyczynia się również do zanoszenia suchych mas powietrza i obniżenia opadów właśnie w regionie Azji Południowo-Wschodniej i w Australii. Niższe opady w Indonezji, Malezji i krajach sąsiadujących przyczynić się właśnie może do tej niższej produkcji i pewnego napięcia samego bilansu oleju palmowego już w kolejnym sezonie. Przechodząc do soi, przenosimy się też na inny kontynent, do Stanów Zjednoczonych, które są drugim najważniejszym producentem soi, odpowiadają za około 30% światowej produkcji tej rośliny. Po lewej stronie mamy mapę ze Stanami, w których skupia się właśnie produkcja soi. Niestety obecnie na tym terenie występuje susza. Jak Państwo widzą, środkowy zachód również w najbliższych dniach, jak również w sierpniu, który jest kluczowy dla upraw soi, nie zapowiada się najlepiej pod względem potencjalnych opadów. I pogorszenie stanu upraw i braki odpowiednich ilości opadów dla poprawnej wegetacji soi w tym regionie przyczyniły się właśnie w ostatnich tygodniach do wzrostów cen tej rośliny na giełdach międzynarodowych. Może to oczywiście wpłynąć również na finalną korektę zbiorów, które w Stanach miały być dość duże, lepsze niż w roku ubiegłym. Kolejnym czynnikiem cenotwórczym, jeśli chodzi o soję, w zeszłym roku jesienią były koszty frachtu po rzece Mississippi. Barki transportują właśnie z terenów z środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych soję z tego głównego terenu upraw soi rzeką Mississippi, ziarno soi do portów w Zatoce Meksykańskiej. Jednak ze względu na zeszłoroczny niski poziom wód w rzece, właśnie wtedy, kiedy zaczynały się zbiory soi w Stanach Zjednoczonych, one zaczynają się przeważnie we wrześniu, jesienią ten stan Mississippi był bardzo niski, co utrudniało, czasami zupełnie wstrzymywało możliwości transportu soi w dół rzeki. Obecnie również poziomy Mississippi nie są zbyt wysokie, więc jeśli sytuacja z zeszłego roku się powtórzy, tutaj możemy mieć kolejny czynnik, który wspiera ceny soi w nadchodzących miesiącach. Przenosząc się bardziej na północ i również skupiając się teraz na kolejnej roślinie, na rzepaku, przenosimy się do Kanady. Tutaj ten obszar graniczący z północnymi Stanami Stanów Zjednoczonych jest w Kanadzie głównym obszarem upraw kanoli, czyli kanadyjskiego rzepaku.
Uprawy skupiają się głównie w stanie Saskatchewan, który odpowiada za ponad połowę produkcji kanadyjskiej kanoli. I właśnie ten teren, jak i uprawy w Stanach sąsiadujących obecnie, tak jak sąsiedzi na południu, zmagają się z bardzo silną suszą. Po prawej stronie na mapie zaznaczone kolorem czerwonym tereny, gdzie wilgotność gleby jest niższa niż 40% normy wilgotności gleby właśnie. Wzrosty cen notowań rzepaku w ostatnich tygodniach były wspierane właśnie przez silne wzrosty cen kanadyjskiej kanoli. Od maja do połowy lipca ceny kanoli wzrosły o około 200 dolarów kanadyjskich na tonie, ponad 30% w tym okresie, co mocno wspierało ceny również europejskiego rzepaku. Kanada jest najważniejszym producentem rzepaku, jednak Unia Europejska jest historycznie tym drugim producentem. W zeszłym roku wyprzedziła nawet wolumenowo produkcję kanadyjską w ubiegłym sezonie. Jak widzą Państwo po prawej stronie, zbiory w samej Unii Europejskiej mają być dość dobre. Planowanie u głównych producentów rzepaku w Unii ma być wyższe niż średnia pięcioletnia, jednak niższe niż w roku ubiegłym. Taka sama sytuacja występuje również w Polsce. W tym roku plon ma sięgnąć 3,23 tony z hektara. W zeszłym roku plon rzepaku był na poziomie 3,38 ton z hektara. Zbiory unijne mają sięgnąć w bieżącym sezonie 22 milionów ton, co będzie poprawą z 19,5 miliona ton w zeszłym sezonie. Na poziomie Polski Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych przewiduje, że zbiory sięgną 3,7 do 3,8 milionów ton. Będzie to jak co roku poprawa wolumenowa. W zeszłym roku zbiory sięgnęły około 3,6 milionów ton w naszym kraju. W Polsce zbiory rzepaku już trwają. Zwraca się również uwagę na wyższe niż w zeszłym roku zaolejenie roślin rzędu 46%. Jednym z kluczowych czynników cenotwórczych poza sytuacją hydrologiczną i samą sytuacją podażową w tych głównych rejonach upraw roślin oleistych na świecie jest również konflikt za naszą wschodnią granicą i jego ostatnia eskalacja, a także samo funkcjonowanie porozumienia o korytarzu czarnomorskim, które funkcjonowało do 17 lipca. 17 lipca Rosjanie wycofali się z udziału w porozumieniu, które do tej pory pozwoliło na wywóz prawie 33 milionów ton płodów rolnych z Ukrainy właśnie tą drogą przez Morze Czarne. Głównymi odbiorcami płodów rolnych w ramach porozumienia, które trwało już prawie rok, były Chiny, Hiszpania, Turcja. Około 20% odbiorców stanowiły kraje najuboższe. Głównymi produktami przewożonymi korytarzem były kukurydza i pszenica, jednak rośliny oleiste, a głównie słonecznik i jego pochodne stanowiły około kilkunastu procent tego eksportu.
Jak Państwo widzą na wykresach po prawej stronie ekranu, już w ostatnich miesiącach porozumienie działało coraz gorzej. Wolumeny przewozowe spadały. Wynikało to głównie ze spowolnionych przez Rosjan inspekcji statków, zablokowanie portów Jużne. Stąd ta zmiana i przeniesienie nacisku, przeniesienie głównych wolumenów eksportowych na porty na Dunaju. Jak Państwo widzą, szczególnie na tym wykresie, na górze po prawej stronie, porty już w kwietniu, maju zyskiwały na znaczeniu i przejmowały ten główny wolumen towarów rolnych wywożony z Ukrainy. Rosjanie po wycofaniu się z porozumienia o korytarzu zbożowym 17 lipca rozpoczęli również ataki na porty w Odessie i okolicach, jak również na porty na Dunaju. Zagrożenie, które związane jest z tymi atakami, uniemożliwiać może w nadchodzących tygodniach czy miesiącach dalszy eksport tymi właśnie kluczowymi kanałami, eksport płodów rolnych z Ukrainy i przyczynić się może do dalszego wzrostu notowań zarówno zbóż, jak i roślin oleistych na giełdach. Dziękuję bardzo. To już na wszystko dziś. Zapraszam do kolejnych odcinków. Thank you.